Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Jedno z naszych ostatnich kazań zatytułowaliśmy Kiedy Wszystko się Sypie. Tytuły tych kazań wybiera Ksiądz Piotr, który razem ze mną przygotowuje szklankę dobrej rozmowy. I okazało się, że klikalność tej ikonki ze słowami Kiedy Wszystko się Sypie była bardzo wysoka. Ksiądz Piotr mi wytłumaczył, że algorytm internetowy bardzo wysoko punktuje to określenie. To znaczy, że ludzie bardzo często wystukują czy szukają właśnie pod tym hasłem treści, które były dla nich pomocne. Kiedy wszystko się sypie. Wydaje się, że jedną z tych osób, do których pasują te słowa, jest Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii. U niej rzeczywiście w życiu się wszystko posypało. W połowie dnia spotyka przez studni jakubowej Jezusa, i Jezus mówi jej, idź i przyprowadź tutaj swojego męża. Samarytanka mówi, nie mam męża. Jezus mówi, dobrze powiedziałaś, miałaś pięciu mężów, a ten, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Moi drodzy, Samarytanka była głodna miłości, była spragniona miłości, poszukiwała jej po omacku. Sześciu mężczyzn w jej życiu świadczyło o tym, że to życie pozostawiało wiele do życzenia. Natomiast to nie zraża Jezusa do rozmowy z nią. Nie bał się krzywych spojrzeń, nie bał się negatywnych opinii, że w ogóle w połowie dnia rozmawia z kobietą, jeszcze z poganką, samarytanką i to o takiej reputacji, o takim życiu. Opowiadała mi kiedyś, już nie żyjąca nasza emerytowana katechetka, pani Emilia. Że przed wojną bardzo chciała się dostać do gimnazjum prowadzonego przez siostry zakonne. Jednak y, pensja rodziców nie była zbyt wysoka, a czesne w szkole no, było dość wysokie. Ojciec poszedł do sióstr, do siostry dyrektor prosi o przyjęcie córki, y, tłumacząc, że nie stać go na tak wysokie opłaty. I wtedy siostra dyrektor mówi. A jak się córka uczy? Jaką jest uczennicą? No jest bardzo dobra. W szkole podstawowej ma same piątki. Dobrze, przyjmujemy ją pod warunkiem, że będzie się wzorowo uczyć i przyniesie chlubę naszej szkole. Pani Emilia mówi: W ten sposób zostałam przyjęta do gimnazjum i nigdy nie zawiodłam ojca ani sióstr. Jakże inaczej, Jezus przyjmuje Samarytankę. Nie patrzy, czy jest wzorowa, czy może wśród Samarytan, może jest poganką, jakoś wyróżnia się szczególną pobożnością, czy jakimiś cechami pozytywnymi charakteru, przyjmuje ją taką, jaka jest. Moi drodzy, wiadomo, że ta rozmowa kończy się tym, że Jezus oferuje jej źródło wody, która nie jest jak ta woda ze studni, po której dalej będzie się, prędzej czy później się chciało pić, wróci pragnienie. Jeżeli skorzystasz z mojej wody, już nigdy niczego nie będziesz pragnąć. Moi kochani, pani Ewa Ziętek, znana polska aktorka, wystąpiła w dziesiątkach filmów i to najbardziej znanych reżyserów. Rozpoczęła jeden z pierwszych jej filmów, to rola panny młodej w filmie Andrzeja Wajdy Wesele, według Dramatu Wyspiańskiego. Pani Ewa Ziętek dała przepiękne świadectwo swojej wiary. Opowiada, że pewnego dnia pomodliła się słowami z kredo, wierzem w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. I w pewnym momencie zaczęła się zastanawiać, co te słowa znaczą. I nagle mówi, poczułam, że Bóg mnie kocha. Poczułam się jak rozkaproszone dziecko, które obojętnie co zrobi, będzie mogło liczyć na Bożą miłość. Teraz najbardziej na świecie boję się tego, żebym nie utraciła tej wiary. Wiem, że potrzebuję wsparcia. Pani Ewa opowiadała, że zaraz po tym doświadczeniu Wielki Piątek poszła do spowiedzi, trafiła na bardzo dobrego, łagodnego spowiednika i tak zaczął się nowy rozdział w jej życiu. Pani Ewa Ziętek, można posłuchać na YouTubie jej wypowiedzi, Daje odważne świadectwo wiary i jest konsekwentna. Mówi o rzeczach, o których niejeden wierzący w Polsce by dzisiaj nie powiedział, się, bo by się zwyczajnie bał. Mówi to z wielką łagodnością, z wielkim pokojem i pokorą. Warto posłuchać jej świadectwa. Moi kochani, kiedy Jezus oferuje Samarytance, bo najpierw on ją prosi o podanie wody, tak zagaja rozmowę, kiedy oferuje Samarytance, że daje jej wody żywej, po której się już nie pragnie, ona jest zaskoczona. Mówi, przecież nie masz czerpaka, nie masz żadnego narzędzia do zaczerpnięcia wody, a studnia jest bardzo głęboka. Rzeczywiście w tamtym czasie, ta studnia, którą y, zrobił, zbudował Jakub, y, w tamtym czasie była głęboka na 40 metrów. Dziś już jest nieco płytsza. Studnia należała do bardzo głębokich. Samarytanka była zdziwiona, jak Jezus chce zaczerpnąć z tak głębokiej studni wody. Ta studnia jest znakomitym obrazem. Jeżeli ktoś chce wody żywej, na mieliźnie, na powierzchni jej nie znajdzie. Trzeba wejść w głąb. Głębia życia z Bogiem, głębia modlitwy. Przypomniała mi się taka baśń braci Grimm, może znacie ją z dzieciństwa pod tytułem Pani Zamieć. Była zła macocha, która miała pasierbicę, którą wykorzystywała do wszystkich prac i do posług, i swoją ukochaną, rodzoną córkę, którą wyróżniała i faworyzowała. Pewnego razu ta biedna pasierbica stoi z wrzecionem przy studni, skaleczyła się, wrzeciono wpadło do studni. Ona chcąc je wyciągnąć, wpadła razem z nim. Nagle budzi się na pięknej, porośniętej kwiatami polanie. Tam, w, tej, w tym świecie, przez który weszła przez studnię, spotyka tytułową bohaterkę Panią Zamić, która całkowicie zmienia jej życie. Wychodzi z tej studni jako odmieniona, obsypana darami. Moi kochani, w każdej bajce jest jakaś prawda, każda bajka jest jakimś archetypem. Kiedy czytałem o Samarytance przez studni, skojarzyła mi się ta baś. Właśnie. Wejście przez studnię to nie jest przypadek. Studnia, obojętnie jaka, zawsze jest głęboka. Dzieci, przestrzegamy przed studnią, bo wiadomo, było wiele wypadków. Nie, nie kręćcie koło studni, nie nachylaj się, bo studnia jest bardzo głęboka. Rzeczywiście, głębia modlitwy, głębia życia z Bogiem zmienia życie człowieka. Samarytanka skorzystała ze źródła wody żywej. Moi kochani, kiedy ktoś się zakocha. Kiedy ktoś pozna ukochaną osobę, no chce o niej opowiadać. Doświadczamy tego w życiu. Samartanka zostawiła dzban. To narzędzie, które miała do zaczerpnięcia wody, pobiegła do wioski i mówi, spotkałam Mesjasza. Jako argument podaje on wie o mnie wszystko. W domyśle on wie o mnie wszystko, a się mną nie brzydzi. Skorzystajmy. I my w tym wielkim poście z rozmowy z Jezusem przy studni. Niech modlitwa, spotkanie z Jezusem zmieni nasze życie. Niech da nam wody żywej, żebyśmy już niczego nie pragnęli. Pan z wami. Niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Samarytanka miała dzban, który potem zostawiła przez zresztą, a mamy szklankę dobrej rozmowy którą możemy czerpać dobrą herbatę i z niej się napić dobrej herbatki, a przy okazji czerpać ze zdroju Słowa Bożego. Przepiękne zdjęcie przesłała nam jedna z naszych odbiorczyń, gdzie właśnie ta szklanka jest położona koło Biblii, a w tle piękne kwiaty. Jeżeli ktoś chciałby mieć taką szklankę dobrej rozmowy. Która może towarzyszyć spotkaniu ze Słowem Bożym, to tutaj jest napisane, jak ją zdobyć, a przez to, jak wesprzeć także nasz kanał, bo ta szklanka spełnia rolę cegiełki. Witamy nowych subskrybentów, których jest coraz więcej. Bardzo dziękuję, że mówicie o szklance dobrej rozmowy innym, że dzielicie się też y, tym doświadczeniem skorzystania z tej konkretnej fizycznej szklanki. No, zdjęcia są przepiękne. Te szklanki rzeczywiście się bardzo pięknie prezentują. Zobaczcie, tam, gdzie jest dużo lajków, tam gdzie jest dużo subskrypcji, tam filmiki rozchodzą się bardzo mocno. Film z Ewangelią ze Słowem Bożym dociera do dziewięciu ponad już tysięcy osób. Te ostatnie kazania taki zasięg mają, to znaczy, że 9 tysięcy osób posłuchało o Jezusie. 9 tysięcy osób otworzyło się na Pana Boga. Bardzo Wam za to dziękujemy i wielka prośba. Bądźcie ambasadorami szklanki dobrej rozmowy. Naprawdę nam bardzo na tym zależy. Najnowsze dopowiedzenia mówią o tym, jakimi drogami można dojść do Jezusa, jak można go poznać, co to znaczy zobaczyć Jezusa, co to znaczy go usłyszeć i co to znaczy odczuć Jezusa, Jego obecność w swoim życiu. A więc. Treść bardzo formacyjna, wielkopostna. Do powiedzenia rzeczywiście w Wielkim Poście mają wymiar duchowy. Wsłuchajmy się w to, co mają nam do powiedzenia ksiądz Piotr i ksiądz Mateusz.